Polecenie brzmi oblicz. Najpierw musimy ustalić kolejność działań. Wpierw wykonamy działanie osobno w liczniku, osobno w mianowniku. W liczniku mamy dwa działania, dzielenie i odejmowanie. Wpierw wykonujemy działania z kropką. Aby podzielić te dwa ułamki przez siebie, musimy pierwszy zamienić na ułamek niewłaściwy. Wykonajmy to zadanie. Mnożymy mianownik razy liczbę i dodajemy do licznika. Czyli w naszym przypadku mamy 3 razy 2 daje 6, plus 2, 8. Po zamianie dostajemy 8 trzecich. Dzielenie to jest to samo co mnożenie przez odwrotność, czyli możemy zamienić znak dzielenia na mnożenie i odwracamy drugi ułamek. 1 siódma po odwróceniu daje nam 7. Minus 22 na razie przepisujemy. W mianowniku mamy dwa minusy obok siebie. Minus razy minus daje plus. Czyli dostajemy 6 plus 5. Plus 3 czwarte na razie przepisujemy. Następnie wykonujemy w liczniku mnożenie. Aby pomnożyć liczbę przez ułamek, mnożymy liczniki, czyli 8 razy 7 daje nam 56. W mianowniku zostaje trójka. I odejmujemy 22. W mianowniku mamy 6 plus 5, czyli 11. 3 czwarte ciągle przepisujemy. Aby łatwiej nam było wykonać odejmowanie, wyciągniemy całości przed nawias. Zastanawiamy się, ile trójek mieści się w 56. Mamy 18. 18 razy 3 daje nam 54, więc jeszcze zostają 2 trzecie. Czyli 18 całych i 2 trzecie. 22. Przepisujemy. Teraz należy wykonać odejmowanie w liczniku. Widzimy, że od mniejszej liczby odejmujemy większą, czyli wiemy, że wynik będzie ujemny. W głowie natomiast możemy sobie od tej większej liczby odjąć mniejszą. Jeżeli od 22 odejmiemy 18, dostajemy 4. I jeszcze musimy odjąć 2 trzecie, czyli to będzie 3 i 1 trzecia. Teraz, aby wykonać dzielenie, pamiętamy, że kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia, w liczniku ułamek zamienimy na ułamek niewłaściwy. Przypominam, mianownik mnożymy przez liczbę, dodajemy do licznika. Czyli 3 razy 3 daje 9, plus 1 jest 10. Czyli dostaniemy minus 10 trzecich. To dzielenie możemy znowu zastąpić mnożeniem przez odwrotność. Odwrotnością do 11 jest 1 jedenasta. I ciągle 3 czwarte przepisujemy. Teraz mamy do wyboru dwa działania. Mnożenie lub dodawanie. Oczywiście najpierw wykonujemy działanie z kropką, czyli mnożenie. Jeżeli na krzyż byłaby możliwość skracania, to oczywiście skracamy. W naszym przypadku nie mamy takiej możliwości, czyli mnożymy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Pierwsza liczba była ze znakiem minus, druga ze znakiem plus, czyli minus razy plus daje nam minus. 10 razy 1 jest 10. 3 razy 11, 33. 3 czwarte przepisujemy. Teraz, aby wykonać dodawanie tych dwóch ułamków, musimy je sprowadzić do wspólnego mianownika. Najłatwiej będzie nam pomnożyć pierwszy mianownik przez drugi mianownik, czyli go pomnożymy razy 4, ale pamiętamy, że przy rozszerzaniu ułamków, cokolwiek robimy na mianowniku, to samo trzeba również zrobić z licznikiem, czyli licznik również będziemy mnożyć przez 4.
W drugim mianowniku mamy 4. Będziemy tą czwórkę mnożyć przez 33. I znowu, jeżeli mnożymy mianownik przez 33, to również licznik trzeba pomnożyć przez 33. Więc wykonajmy mnożenia. 10 razy 4 jest 40. 33 razy 4 132. 3 razy 33 99. I tu w mianowniku również mamy 132. Ponieważ dodawanie jest przemienne, możemy sobie zamienić te liczby miejscami i tak naprawdę od 99 132 będziemy odejmować 40 132. Wspólny mianownik przepisujemy, a liczniki odejmujemy. 99 minus 40 daje nam 59.